Cześć, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Będzie to odcinek trochę inny niż wszystkie, a powstał on po to, żeby stać się inspiracją i taką podpowiedzią na to, co może wydarzyć się po zakończeniu van life'u. Bohaterami tego odcinka są Karol, Marta, Ala i Lena, czyli familia Ventura, których być może część z Was pamięta. Ci, którzy są z nami od co najmniej 3 lat, będą pamiętać odcinek Ventura, którego byli bohaterami. Oni wtedy byli świeżo po remoncie kampera, domykali swoje sprawy w Polsce i wyruszali w podróż. Jednak wszystko było obarczone wieloma znakami zapytania i trudnościami, ponieważ był to sam środek pandemii. Spotkaliśmy się z nimi 3 lata później, w Hiszpanii, w Conil de la Frontera, w miejscu, w którym razem z przyjaciółmi kupili ziemię i stworzyli glamping. Od razu powiem dla osób, które nie wiedzą, co to jest glamping, że glamping jest to taki bardziej elegancki kemping z różnymi fajnymi dogodnościami. Tak więc ten odcinek chciałabym, żeby był inspiracją i trochę odpowiedzią na pytanie, co stanie się po zakończeniu van life'u, ponieważ sama z własnego doświadczenia wiem, że taki lęk, kiedy zakończa się jeden etap, kiedy porzuca się właśnie pracę i startuje właśnie w podróż czy w van life, ten lęk nam towarzyszy, bo no nie wiadomo, co będzie dalej i jakby nasza głowa czasami no podpowiada nam takie dosyć dramatyczne scenariusze, a niekoniecznie. Ponieważ jak pokazuje właśnie doświadczenie familii Ventury, podróż często staje się takim czasem bogatym w inspiracje. Poznajmy nowych ludzi, doświadczamy nowych rzeczy, mamy okazję zatrzymać się w nowych miejscach i zobaczyć, jak po prostu ludzie inaczej sobie żyją. I często właśnie te wszystkie doświadczenia mogą stać się takim punktem zapalnym do stworzenia jakby nowego biznesu, czy po prostu rozpoczęcia jakiejś nowej ścieżki kariery, czy po prostu nowego etapu w życiu. Familia Ventura dla nas osobiście to taka rodzina, która jest właśnie bardzo inspirująca, od której bije ciepło i miłość. Także ja po prostu uwielbiam przebywać w ich towarzystwie i właśnie zawsze jak jesteśmy w Hiszpanii, to zatrzymujemy się u nich chociaż na chwilę. I mam nadzieję, że to ciepło również i Wy poczujecie w tym odcinku. Są naszymi przyjaciółmi, dlatego też chciałabym w jakiś sposób im pomóc i chciałabym, żeby o tym miejscu, o Tranquilo Glamping, dowiedziało się jak najwięcej osób. Także zobaczcie, jak wygląda właśnie to miejsce. Poczujcie tą przemiłą, cudowną energię, która z niego bije i być może nabierzecie ochoty, żeby się u nich zatrzymać, żeby samemu tam przylecieć i odpocząć. Dla takich osób mamy wspólnie przygotowaną zniżkę na hasło podróżowanie. Otrzymacie 20% zniżki. Możecie wykorzystać tą zniżkę do końca listopada, bo właśnie razem z familią, kiedy rozmawialiśmy o tym zaproszeniu Was, pomyśleliśmy, że chcemy Wam też doradzić, żebyście wpadli tam na jesień, kiedy właśnie te upały hiszpańskie już opadną, a w Polsce zacznie brakować słońca, to właśnie Tranquilo Glamping może być takim miejscem, gdzie wyruszycie po słońce, po relaks, na weekend albo na przedłużony urlop. Rezerwacji możecie dokonywać na ich stronie, ale muszę od razu Was ostrzec, że strona jest w tym momencie jeszcze tylko w języku hiszpańskim, ponieważ Tranquilo dopiero się otworzyło, ale nie przejmujcie się, możecie również zgłosić się do nich przez social media. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu, a ja z mojej strony mam jeszcze do Was taką wielką prośbę, żebyście po zakończeniu oglądania tego odcinka weszli właśnie na Instagrama Tranquilo Glamping i zaobserwowali ich, zostawili im kilka serduszek pod zdjęciami, zostawili parę ciepłych komentarzy, bo pewnie większość z Was wie, jak trudne są początki. Dlatego taka dobra energia od Was dla nich bardzo im pomoże. A teraz kończę już ten wstęp i zapraszam do oglądania. Cześć. Cześć Marta. Cześć kochana. Bardzo się cieszę, że Cię widzę i że widzimy no już to piękne miejsce, Tranquilo. Gotowe praktycznie. Byliśmy tutaj 3 miesiące temu. Tu nie było nic. Umówmy się, tutaj nie było prawie nic, a teraz wyrosło takie piękne miejsce. Bardzo Wam gratuluję. Dziękujemy. I jakby podziwiam za determinację i za ogrom pracy. To co, pokażesz nam, jak oczywiście teraz wygląda Tranquilo? Oczywiście, zapraszam. Pierwsze miejsce, do którego dochodzimy, to jest strefa dla dzieci. Mamy ogromne, stare drzewo oliwne, na którym dzieciaki sobie wymyśliły, że będzie statek piracki.
i statek piracki powstaje. Już mamy trzy platformy i z tego statku pirackiego będą zwisały liny, drabinki, przejścia, z jakiejś zjazdy, huśtawki, więc to na pewno będzie ewoluowało. A oprócz tego będzie jeszcze tutaj dodatkowo taki tor przeszkód. To dziewczynki większość planują ze swoimi koleżankami, kolegami, jak to ma wyglądać, więc no ten plac zabaw dopiero powstaje, no ale pomalutku już widać jego zarys. Dziewczynki na pewno później Wam pokażą. Super. Żyliśmy w kamperze łącznie 2 lata. Trochę przez tą pandemię to było przerywane, trochę w kamperze, trochę we Wrocławiu, układając sobie sprawy, ale później jak już wyruszyliśmy, to 1,5 roku podróżowaliśmy z przerwą na lato w Polsce i no i było pięknie, no było cudownie. Tak szczerze mówiąc, to wcale byśmy się nie zatrzymywali, gdyby też nie jakieś pewne przemyślenia związane z naszymi dziećmi, bo dziewczynki już są w swoim wieku takim wchodzącym w wiek nastoletni i stwierdziliśmy, że to jest dobry czas, żeby się na jakiś czas zatrzymać w jednym miejscu. Dlatego postanowiliśmy się zatrzymać na dłużej w Hiszpanii. I jesteśmy już rok czasu ponad. Zatrzymaliśmy się w Hiszpanii, bo tak po prostu poczuliśmy. To jakaś kombinacja różnych czynników. Każdy z nas tutaj poczuł się jak u siebie w domu i każdy z nas odnalazł dla siebie coś takiego szczególnego, magicznego. Na początku z Karolem myśleliśmy, że to tylko my czujemy, że to mógłby być potencjalnie nasz nowy drugi dom. Później dziewczynki same powiedziały, że ojejku, jak nam się tu podoba, mogłybyśmy tu mieszkać. Więc jakbyśmy to z Karolem usłyszeli, to stwierdziliśmy, dobra, podłapujemy temat i kujemy żelazo póki gorące. Nigdy nie było tak, że planujemy, to szukamy teraz miejsca na stałe, gdzie będziemy mieszkać. Po prostu przyjechaliśmy w tą okolicę 2 lata temu po raz pierwszy, posiedzieliśmy trochę, później odjechaliśmy, później znowuż tu wróciliśmy. Jakbyśmy tutaj trzeci raz, no to tak poczuliśmy, że to w sumie jest takie miejsce, gdzie moglibyśmy się osiąść. No tak naprawdę już trzeci raz wracając, już wiedzieliśmy, że wracamy tutaj, żeby tutaj zamieszkać. Tak, już czuliśmy, że po prostu to jest to fajne miejsce. Od samego początku wiedzieliśmy już za pierwszym razem, że to jest to miejsce, ale jeszcze mieliśmy takie przemyślenia, a pojedziemy jeszcze dalej, może Włochy, może Grecja. I tak przyjechaliśmy inne państwa, jeden taki serdeczny nas przyjaciel nam powiedział, słuchajcie, jeśli było jedno miejsce, które poczuliście, że to jest miejsce to nie szukajcie miejsca idealnego, bo takiego nie ma na świecie i szkoda czasu na szukanie. Będziecie się tułać z miejsca na miejsce i zawsze coś będzie nie tak, jak jest good enough, czyli wystarczająco tak Wam się podoba, to... Wystarczająco dobrze, to nie ma co szukać dalej. Stwierdziliśmy, że chyba to jest dobra myśl i dobra rada i zdecydowaliśmy wtedy, wracamy w tamto miejsce, no i jesteśmy tutaj. Tutaj jest takie miejsce, w którym zawsze pracując na działce, a ona była na początku, jak ją kupiliśmy, absolutnie zarośnięta, nie dało się przez nią przejść, więc naprawdę dużo pracy włożyliśmy przez rok, żeby no, można było w ogóle tu się poruszać, bo tych chaszczy było strasznie dużo. I tu było takie miejsce, gdzie zawsze się chroniliśmy przed słońcem. I stwierdziliśmy, że jest jakaś energia w tym miejscu, dobra, pozytywna. Znaleźliśmy sobie takie kłody drewna i pod tymi drzewami zawsze zasiadaliśmy, właśnie pijąc wodę, odpoczywając się, relaksując i stwierdziliśmy, że to musi być właśnie miejsce takich spotkań, odpoczynku, ucieczki od upału i dlatego powstał ten bar. I taka właśnie była mój zamysł, że pod tym drzewem, w cieniu musi być, pod drzewami musi być bar. No i ten temat podłapali reszta naszej ekipy 4-osobowej i projekt poszedł w świat, no i bar mamy i naprawdę się super sprawdza. Ja muszę dodać, że my tu jesteśmy 2 dni i większość czasu z tych 2 dni spędziliśmy 3 dni. Właśnie, tak tutaj czas mija. Usiedliśmy sobie tutaj, ktoś się bujał na hamaczku, ktoś tutaj coś robił, ktoś tu grał. No wspaniale, naprawdę to miejsce ma taką fajną energię i sprzyja relaksowi i jest takim naturalnym punktem na tej działce, na którym się właśnie wszyscy spotykają. Jakoś, nie wiem, czy to jest układ,
czy to właśnie energia przyciąga, ale jakby naturalnie wszyscy w którymś momencie się tutaj spotykamy. Super. Nie planowaliśmy tak szybko kupować tutaj nieruchomości. Wynajęliśmy mieszkanie i taki był plan, że na razie sobie troszkę pomieszkamy, żeby poczuć klimat miasta, czy dziewczynom się podoba i troszkę po prostu tutaj pomieszkać. No ale po prostu przyszła wojna. Przyszła wojna w Ukrainie, której się nikt nie spodziewał. Byliśmy wtedy kamperem tutaj niedaleko w okolicy razem z naszymi przyjaciółmi. Pierwsza myśl była taka, no że a co jeśli ta wojna się rozszerzy na Polskę też, że my tu jesteśmy bezpieczni i mamy kampera, mamy gdzie mieszkać, ale co z naszymi bliskimi? No i tak od słowa do słowa poszliśmy z kumplem na spacer, no i wróciliśmy z pomysłem, no to kupmy razem ziemię, będziemy mieć jakiś taki swój przyczółek bezpieczny. No i taki był pierwszy plan, pierwsze hasło, że dobra, tam sobie obraliśmy jakieś kryteria, żebyśmy mieli wystarczająco miejsca, żeby był też na ich kamper miejsce i na nasz i ewentualnie jak ktoś na nas odwiedzi. Rodziny, na nasze rodziny. Na nasze rodziny i określiliśmy sobie jakieś tam te ramy i zaczęliśmy szukać tej ziemi. No musiała być studnia, żeby była woda, tak. musi być słońce, a tutaj słońce jest, żeby była energia z kolei ze słońca. Trochę miejsca, żeby w razie czego móc zasiać i uprawiać jakieś warzywka i owoce, no i to też możemy tutaj robić. No ale, że całe szczęście wojna, no szczęście o tyle dla Polski, że nie przelało się to wszystko dalej. No to postanowiliśmy tę ziemię wykorzystać w jakiś sposób, a że już w trakcie zrobić. Podróży kiełkowała nam myśl stworzenia czegoś swojego takiego właśnie, gdzie będziemy mogli przyjmować gości i robić coś po prostu, co nam sprawia przyjemność i radość, bo wiedzieliśmy, że będzie taki moment, że będziemy chcieli się zatrzymać, dzieci pójdą do szkoły i będziemy chcieli znowu wrócić do jakiegoś biznesu, aktywności, do jakiejś aktywności zawodowej. Ale obiecaliśmy sobie, że na pewno to będzie coś, co będzie wypływało z naszego znowu serca, z duszy, będziemy robić coś fajnego. No i taka myśl o kempingu bądź glampingu gdzieś tam już krążyła nam po głowie. No a że wyszło jak wyszło, że zakupiliśmy tą działkę, no to następnym krokiem było przegadanie tematu z przyjaciółmi i zrobienie czegoś właśnie wspólnie tutaj. Koncepcji mieliśmy wiele, rozważaliśmy i domki kontenerowe, i drewniane, i jakieś tiny house'y. Też na początku myśleliśmy o mniejszej działce, nie planowaliśmy takiej dużej. No tutaj jakby fajna się okazja trafiła, więc jest większa niż oryginalnie planowaliśmy. No i dzięki temu było przestrzeń, żeby coś zrobić. No i padł pomysł na namioty. Tak jak widzicie, są namioty. Teraz idziemy zobaczyć łazienki, czyli miejsce, gdzie można się umyć, umyć zęby, umyć garnki również. No ja na razie pokażę Wam umywalki, gdzie można sobie na świeżym powietrzu na dworze umyć ząbki, umyć rączki bez wchodzenia do środka. Jeśli chcemy wziąć prysznic, to zapraszam do środka. Prysznic wewnętrzny, są dwa prysznice. Tak wyglądają. I umywaleczki w środku z lustrem. Tak wygląda nasza łazieneczka. Lub można też wziąć po prostu prysznic taki bardziej zewnętrzny, jak jest gorąco. I tutaj mamy na zewnątrz też dwa prysznice, takie bardziej otwarte, z widokiem na drzewa. Można się zasłonić kotarką, ale wcale nie trzeba. Idziemy dalej. I jak schodzimy po drugiej stronie budyneczku, mamy trzy toalety.
do mycia naczyń, zewnętrzne zlewy. Tuż przed otwarciem, póki co na razie mamy gotowe 3 namioty, natomiast docelowo na chwilę obecną będziemy mieli ich w sumie 6. Mhm. I to, co dla nas było najważniejsze, tworząc to miejsce, tą przestrzeń, to było, żeby wykorzystać duży obszar, duży teren w taki sposób, żeby każdy gość, który tu przyjedzie do namiotu, miał swoją taką intymną przestrzeń. Tak. Żeby jedna rodzina drugiej rodzinie po prostu nie zaglądała, tylko żeby każdy miał tą przestrzeń dla siebie i mógł cieszyć się otaczającą ich przyrodą. Zależy nam, żeby osoby, które do nas przyjadą, to były osoby, które chcą spróbować czegoś innego, którzy nie chcą jechać na typowe wakacje do Hiszpanii, do hotelu albo do kwatery, tylko chcą połączyć zwiedzanie Hiszpanii, zwiedzanie tej naszej części Hiszpanii, która jest w sumie też mniej znana, bo jesteśmy w prowincji Cadiz, Cadix, i ta część Hiszpanii wydaje mi się, że wciąż jest mało znana Polakom, a tu są przepiękne miejsca do odwiedzenia, piękne miasta, Sevilla, Cadix, w okolicy można odwiedzić Rondę, można pojechać do Tarify, na Giblartar, wszędzie jest blisko i to są bardzo fajne takie jednodniowe wycieczki, oprócz tego jest przepiękny ocean z pięknymi plażami długimi, szerokimi albo klifami i dużo takiej aktywności sportowej, fizycznej, którą można tutaj wykonywać, czy jazda konna, czy rowery, czy kitesurfing, czy surfing i dużo, dużo, dużo innych można by wymieniać. A tutaj z kolei na glampingu chcemy, żeby osoby wracały i sobie tutaj odpoczywały. Z dala od tłumów, od ludzi, od zgiełku miast, żeby być blisko natury i doświadczać czegoś takiego, czego doświadczaliśmy, jako byliśmy dziećmi, wyjeżdżając na kolonie, na obozy, w takiej bardziej komfortowej wersji, wariancie już, bo jesteśmy dorośli, żebyśmy mieli jednak wygodne łóżko, takie jakie mamy u siebie w domu, szerokie, z wygodnym materacem, w czystej, pachnącej pościeli i żeby mieć wszystko, co potrzebujemy, no takie podstawowe rzeczy, dlatego nasze namioty są wyposażone w taki standard, powiedzmy, no hotelowy, ale z kolei z taką bliskością natury, mając swoją taką strefę zieloną z hamakami i możliwością spędzenia sobie wspólnego czasu, spotkania się z innymi ludźmi gdzieś w strefach wspólnych, typu właśnie bar pod drzewkami. Jesteśmy teraz przed namiotem średnim i pokażę Wam mniej więcej, jak taki namiot wygląda. To, co jest chyba najważniejsze, to żeby w tym kulminacyjnym miejscu znalazło się wygodne łóżko. W każdym namiocie jest duże, wygodne łóżko z wygodnym materacem, ze świeżą, pachnącą pościelą. Oprócz tego mamy wygodną sofkę, która nam może posłużyć w ciągu dnia do relaksu, natomiast wieczorem, jeśli któryś z naszych gości przyjedzie, na przykład z dziećmi, to ma możliwość tą sofkę sobie rozłożyć i tutaj jest dodatkowe spanie dla dwóch kolejnych osób. No i pozostałe elementy takiego namiotu, no to wszystko to, co jest potrzebne nam, no takiego codziennego przebywania na glampingu, czyli aneks kuchenny z lodówką, gdzie można schłodzić sobie napoje. Kuchenka, żeby sobie coś przygotować do jedzenia, taki aneks podstawowy. Biureczko, jeśli ktoś ma potrzebę popracować. Szafeczki oczywiście na ubrania. No i piękny widok na zieleń z meblami ogrodowymi, z hamakiem, ze swoją prywatną strefą. My to nazywamy prywatna strefa chill, gdzie można się zrelaksować z książką na hamaku albo usiąść przy meblach ogrodowych i zjeść sobie wspólnie posiłek. Każdy namiot wygląda inaczej, każdy namiot ma inną kolorystykę, troszeczkę inny charakter. Te większe są bardziej przestronne, natomiast każdy z nich ma dać naszym gościom poczucie komfortu i takiego uczucia, że są jak w hotelu, ale blisko natury i mogą cieszyć się widokiem za oknem.
To w ogóle podróż była kolejnym takim krokiem, który nas upewnił w tym, że jeżeli chce się coś zrobić, to po prostu trzeba to robić, bo to jest możliwe. I jakby podróż, to, że ona wyszła po tych wszystkich naszych przygotowaniach, dała nam bardzo dużo takiej pewności siebie, że możemy. Że ta podróż wydawała się szalonym pomysłem dla wielu osób, dla nas trochę też, ale tak naprawdę okazało się, że nie wiem, to było bardzo proste do wykonania. Tak, z perspektywy czasu. Z perspektywy czasu oczywiście, wykonalne i przyniosło nam bardzo dużo dobrego, cudownego, niesamowitych znajomości, oczywiście fantastycznych ludzi, których poznaliśmy w drodze, pięknych miejsc, pięknych przeżyć i wrażeń, ale właśnie tego, że jak nagle padł pomysł, zamieszkajmy w Hiszpanii, to nie było na zasadzie tak jak kiedyś myślałam, ojejku, zamieszkać w Hiszpanii to pewnie niemożliwe, a dla nas to było nagle, no w sumie okay. To czemu nie, okej. Okay. Później był pomysł, stwórzmy glamping, no i w sumie okej, no jest to do zrobienia, tak? Wymaga to oczywiście nakładów różnych i pracy, czasu i tak dalej, pieniędzy, ale jest to wykonalne, kwestia tylko zaplanowania, więc to nas przede wszystkim, tego nas nauczyła ta podróż. To jest podróży, to co ja się nauczyłem, że gdzieś tam ostatecznie najważniejsi są ludzie, którzy to robią i fajnie jest po prostu otaczać się fajnymi ludźmi i takie coś chcielibyśmy też tutaj zrobić, że mam nadzieję, że fajni, będziemy mieć tu fajnych gości i że będą się tutaj z nami dobrze bawić. I odpoczywać i to jest chyba taka gdzieś tam dla mnie przynajmniej takie podsumowanie, że generalnie sprowadza się to do ludzi, do uśmiechniętych, zadowolonych z życia ludzi. Ja bym chciała powiedzieć, że z podróży też ważne to, co wyciągnęliśmy, to taki slow life. Bardzo już wyświechtane słowo, pojęcie, ale ten slow life jest naprawdę taki no dobry, po prostu jest taki odświeżający. Dobry dla człowieka, dla rodziny, dla relacji, dla samego siebie. I po prostu chcemy, że jeżeli ktoś ma taki, jest w tempie i ma potrzebę, żeby trochę zwolnić i odpocząć, no to właśnie zapraszamy tutaj, żeby chociaż trochę poczuć takiego slow life'u. Nie śpiesząc się, nie patrząc na zegarek, wstać o takiej godzinie, o jakiej komuś się chce wstać, wypić sobie kawkę tutaj na tarasiku i się po prostu zrelaksować i pobyć właśnie w naturze, poczytać książkę, a nie być gdzieś w jakimś pędzie. Więc slow life i kontakt z naturą, to jest to, co my najbardziej... Pięknie to ujęłaś. W podróży. Czyli stąd ta nazwa, Tranquilo. Tranquilo, Tranquilo, czyli spokojnie, bez nerwów, powoli. To jest tutaj w Hiszpanii właśnie bardzo często się słyszy słowa, wyrażenia takie jak tranquilo, no pasa nada, no te preocupes, nic się nie martw. Nic się nie stało, no, spokojnie, na luzie. I to jest, no i to jest piękne właśnie w tej kulturze, że właśnie nie ma co sobie dodawać stresów, nerwów. Tranquilo. No udało Wam się stworzyć przepiękne miejsce z cudowną atmosferą. Mnie się najbardziej podoba ta zieleń otaczająca, bo kiedy my tu przyjechaliśmy pierwszy raz, no to było tutaj po prostu wszędzie pełno krzaków, heberdzi. I Wy potraktowaliście tą ziemię z takim olbrzymim szacunkiem. Ta roślinność tutaj została, tylko została delikatnie przestrzyżona. Delikatnie. Otoczona opieką i po prostu wkomponowaliście niesamowicie pięknie ten glamping właśnie w to miejsce. Wspólnie chcielibyśmy bardzo serdecznie Was wszystkich zaprosić tutaj, żebyście przyjechali, zatrzymali się. I właśnie, bo pojawiają się często pytania, czy w kamperze można tutaj do Was przyjechać. Tak, tak. Ze względu na to, że podróżowaliśmy długo kamperem i znamy mnóstwo kamperów, to najczęstsze chyba pytanie, czy można się u nas zatrzymać kamperem. Niestety nie można, ponieważ infrastruktura dojazdowa, drogowa na to nie pozwala, a przynajmniej jest to bardzo trudne. Także niestety kamperem do nas dojechać się nie da. Czy da się dojechać, ale po prostu nie możemy sobie pozwolić, żeby to było miejsce dedykowane pod kampery. W związku z tym musieliśmy dostosować miejsce do innego dojazdu, czyli dojazdu drogą bardziej formą samochodem osobowym. Zapraszamy ludzi, proszę, którzy chcieliby przylecieć do Hiszpanii, najlepiej przylecieć do nas albo na lotnisko w Sewilli, albo do Malagi, wypożyczyć sobie samochód, żeby być niezależnym, mobilnym i zwiedzać okolice, a po prostu przyjechać tutaj do nas i zatrzymać się na tyle nocy, na ile macie ochotę. Zapraszamy rodziny z dziećmi, bo też jest to miejsce takie, które chcemy, żeby było dla dzieci przyjazne i nie z dziećmi, więc serdecznie zapraszamy, jak ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to jest spędzić
noc w namiocie. Zapraszamy na Instagram, na Facebook, Tranquilo Glamping i no, ewentualnie strona www.tranquiloglamping.com. Oczywiście wszystkie adresy znajdziecie również w opisie filmu. Bardzo serdecznie Was tu zapraszamy, żebyście odpoczęli, zrelaksowali się, a Wam dziękujemy za pokazanie tego miejsca, udostępnienia nam, żebyśmy się tu mogli zatrzymać. Zapraszamy. No i życzymy powodzenia i samych cudownych gości. Dziękujemy, zapraszamy. Dziękujemy ślicznie, zapraszamy. A Wam bardzo serdecznie dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Napiszcie nam, co najbardziej Wam się podobało i czy chcielibyście zatrzymać się w takim namiocie. I co? Widzimy się za tydzień.